Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy się modlicie, nie mówcie wielu słów jak poganie. Wydaje się im, że dzięki gadulstwu będą wysłuchani. Nie naśladujcie ich, gdyż wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Dlatego wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się spełnia Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i daruj nam nasze winy, jak i my darowaliśmy naszym winowajcom. I nie dopuszczaj do nas pokusy, ale nas wybaw od złego. Jeśli bowiem darujecie ludziom ich przewinienia, to również i wam daruje Ojciec Niebieski. Lecz jeśli nie darujecie ludziom, to i wasz Ojciec nie daruje wam przewinień. Kiedy statek biskupa zatrzymał się na jeden dzień na odległej wyspie, biskup postanowił spędzić ten dzień jak najpożyteczniej. Spacerując po plaży, spotkał trzech rybaków naprawiających sieci. Łamaną angielszczyzną wyjaśnili mu, jak zostali nawróceni przed wiekami przez misjonarzy. My być chrześcijanie, powiedzieli mu, wskazując na siebie z dumą. Biskup był poruszony. Gdy zapytał, czy znają modlitwę pańską, odpowiedzieli, że nigdy jej nie słyszeli. Biskup był głęboko przejęty, jak mogli nazywać się chrześcijanami, jeśli nie umieli czegoś tak podstawowego jak Ojcze nasz. W takim razie jak się modlicie? My podnieść oczy do nieba, my mówić: my jesteśmy trzej, ty jesteś trzej, zmiłuj się nad nami. Biskup aż się przeląkł tak prymitywnego, wręcz heretyckiego charakteru ich modlitwy. Całą resztę dnia poświęcił więc, by nauczyć ich Ojcze nasz. Rybakom trudno było zapamiętać modlitwę, ale zebrali wszystkie siły i następnego dnia przed odjazdem biskup, pełen satysfakcji, usłyszał z ich ust Ojcze nasz bez jednego błędu. Po wielu miesiącach statek biskupa znalazł się znowu przy tamtych wyspach i kiedy biskup chodził po pokładzie, odmawiając swoje wieczorne modlitwy, przypomniał sobie z zadowoleniem, że na jednej z tych dalekich wysp jest trzech ludzi, którzy dzięki jego cierpliwym wysiłkom mogą teraz modlić się jak należy. Kiedy o tym myślał, nagle podniósł oczy i zauważył jakiś świetlny punkt na wschodzie. Światło zbliżało się do statku i ku swemu zdumieniu zobaczył trzy sylwetki idące po wodzie w jego kierunku. Kapitan zatrzymał statek i wszyscy marynarze zebrali się przy burcie, by obserwować to zdumiewające zjawisko. Kiedy trzy sylwetki znajdowały się już na odległość głosu, biskup rozpoznał w nich swoich trzech przyjaciół rybaków. Biskupie, zawołali, my cieszyć się, że cię widzieć, my słyszeć twój statek, przejść obok wyspa i iść szybko, szybko cię zobaczyć. Czego chcecie? Zapytał biskup z lękiem. Biskupie, powiedzieli, my smutni, my zapomnieć piękna modlitwa. My mówić: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Potem zapomnieć. Prosimy powiedzieć jeszcze raz cała modlitwa. Biskup poczuł się zawstydzony. Wróćcie do waszych domów, moi dobrzy ludzie, powiedział. A kiedy się modlicie, mówcie: my jesteśmy trzej, ty jesteś trzej, zmiłuj się nad nami. Przeczytałem tę opowieść nie po to oczywiście, żeby powiedzieć, że nie ma sensu modlić się modlitwą Ojcze Nasz.
Przecież w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus właśnie tej modlitwy nas uczy. Nazywamy tę modlitwę modlitwą pańską, czyli właśnie modlitwą, którą osobiście wypowiedział Pan Jezus i nam ją polecił do odmawiania, do wypowiadania. Ale chyba nie bylibyśmy do końca wierni idei tych dzisiejszych słów Pana Jezusa, gdybyśmy zapomnieli czy pominęli to, że Pan Jezus, ucząc nas modlitwy właśnie tej Ojcze Nasz, chciał nam przez to powiedzieć, że nasza modlitwa powinna być przede wszystkim prosta. Co to znaczy prosta? To znaczy płynąca z głębi serca i wyrażająca to, co jest w nas po prostu najważniejsze. Też można powiedzieć właśnie szczera, bo płynąca z głębi serca. Przynajmniej tak ja interpretuję te słowa modlitwy pańskiej, te słowa, które Pan Jezus polecił nam wypowiadać, kiedy się modlimy. Bo ta modlitwa zaczyna się od bardzo ważnego słowa: Ojcze nasz. I właściwie wystarczy już tylko na tych dwóch słowach się zatrzymać, aby zobaczyć, jak prosta jest ta modlitwa, której nas uczy Pan Jezus. W modlitwie chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy zauważyli, doświadczali tego, że Bóg jest naszym Ojcem. To znaczy, że należymy do Niego, że nie jesteśmy sami, że On nas kocha. Kocha bezwarunkowo, kocha takimi, jakimi jesteśmy, bo taka właśnie jest miłość Ojca, oczywiście prawdziwego Ojca. I drugie słowo, nasz, czyli słowo, które sugeruje, że zawsze na modlitwie powinniśmy być z innymi, w jakiejś więzi, jedności z innymi, pojednani też z innymi, czego dał wyraz też Pan Jezus na końcu, kiedy mówił: jeśli nie darujecie ludziom ich przewinienia, to również i wam nie daruje Ojciec. Chodzi o to, żebyśmy zawsze wychodzili w naszej modlitwie od obecności, od wspólnoty, wspólnoty z Bogiem i wspólnoty z drugim człowiekiem. Nawet jeśli naszą modlitwę wypowiadamy, tak jak mówiliśmy sobie wczoraj, w ukryciu, z dala właśnie od ludzi, a już na pewno nie na pokaz, to również wtedy chodzi o to, żebyśmy na modlitwie byli zawsze we wspólnocie. Bo my tego bardzo potrzebujemy. Bóg jest wspólnotą trzech osób, tak jak to wspaniale pojęli owi ludzie z tej bajki, z tej historii, którą przed chwilą przeczytałem. Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który jest wspólnotą. I stąd właśnie te pierwsze słowa: Ojcze nasz, czyli jestem dziełem Boga, jestem Jego dzieckiem i jestem we wspólnocie z innymi, którzy też są dziećmi Boga. Nigdy nie jestem sam. W każdym razie nie wolno mi być samym. Mam szukać wspólnoty, więzi, relacji. Mam szukać relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. To właśnie ta prawda, ta postawa ma stać u podstaw każdej naszej modlitwy, zawsze kiedy się modlimy. Bo w modlitwie chodzi o relacje. Dlatego Pan Jezus powiedział: nie bądźcie gadatliwi na modlitwie, nie mówcie wielu słów.
bo nie to jest istotą modlitwy, żeby wypowiedzieć wiele słów. To nie znaczy, że jeżeli na modlitwie wiele słów wypowiadamy, jeżeli odmawiamy nawet godzinami różaniec, wypowiadając wiele słów i to w kółko tych samych, że to jest źle. Nie, tu chodzi o to, żebyśmy nie pomyśleli sobie, że istotą modlitwy jest wypowiadanie wielu słów. Istotą jest relacja, istotą jest więź, wspólnota, wspólnota z Bogiem i wspólnota z drugim człowiekiem. To jest najważniejsze na modlitwie. Temu modlitwa ma służyć. Jeżeli modlitwa nie służy wspólnocie z Bogiem i z drugim człowiekiem, nie jest tą modlitwą, o którą chodzi. A jeżeli służy, to obojętnie, jaką ona ma postać, jaką formę wybierzemy tej modlitwy, będzie właśnie tą modlitwą, o którą chodzi.